Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Nuty zapachowe. Dzisiaj krótko chciałabym się zająć nutą wanilii w perfumach. Zanim przejdę do nuty wanilii w perfumach, może krótko o samej wanilii jako przyprawie. Przyprawa ta pochodzi z Meksyku. Roślina należy do rodziny roślin storczykowatych i wcześniej, przed XX wiekiem, nie była stosowana wanilia jako składnik perfum w kompozycji zapachowych. Tak naprawdę dopiero rozpropagowano ten składnik w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku, więc no, stosunkowo niedawno. Jakimi cechami wyróżnia się wanilia, olejek waniliowy? Olejek waniliowy jest wonią o bardzo, bardzo intensywnej, bardzo dużej intensywności. Z tego też tytułu często jest używany jako składnik bazy perfum, czyli coś, co dodaje głębi zapachowi, coś, co ociepla zapach, coś, co też troszkę przedłuża trwałość kompozycji zapachowej i coś, co sprawia, że jest ona bardziej wyrazista. W ogóle wanilia ma takie właściwości relaksujące, antydepresyjne. Przypisuje jej się nawet właściwości afrodyzjaku. Przyciąga płeć przeciwną. No rzeczywiście coś w tym jest, bo często, gęsto, jeżeli mam na sobie jakiś słodki zapach waniliowy, to jest on zauważalny właśnie przez płeć przeciwną, no i tym samym komplementowany. Należy tutaj również wspomnieć o tym, że wanilia jest bardzo drogim składnikiem dodawanym do perfum. Dlaczego drogim? Dlatego drogim, że żeby powstał owoc wanilii, kwiaty muszą być zapylane ręcznie. Poza tym, żeby one w ogóle się pojawiły, należy czekać czasami nawet kilkanaście miesięcy, więc jest to proces długi, żmudny, no nie taki prosty. Nie jest, że tak powiem, sam z siebie, tylko trzeba dokładać starań, żeby w ogóle coś z tego było. Oprócz tego, że wanilia ma właściwości antydepresyjne, relaksujące, no i oczywiście uwodzicielskie, należy wspomnieć o tym, że szeroko jest rozpowszechniany być może mit, być może prawda, według mnie mit, ponieważ na mnie to nie działa, olejek waniliowy odstrasza komary, muchy itd. No, mam dużo perfum waniliowych, w lecie czasem ich używam i jakoś nie zauważyłam, żeby nie wiem, te komary jakoś mniej do mnie ciągnęły. W towarzystwie to ja jestem zawsze najbardziej pogryziona i nawet jeżeli jest jeden komar, to on zawsze znajdzie do mnie drogę. Także tak, ja spędzam najczęściej właśnie grille działkowe drapiąc się, no wkurzając się na te komary i w ogóle. I żaden zapach waniliowy mi niestety nie pomaga. Natomiast jest taki, no moim zdaniem mit, jak już wspomniałam, że ten olejek waniliowy właśnie przeciwdziała atakom tych komarów. Czyli tak jak mówiłam, wanilia działa bardzo, bardzo relaksująco, otulająco, sprawia, że zapach, którym jest wanilia, jest komfortowy, ciepły i zdecydowanie jest to składnik dla wielbicieli nut zapachowych gourmand, czyli takich jedzeniowych, słodkich, smakowitych. Co tu jeszcze mogłabym dodać w zasadzie? No, wiele zapachów, które mam w swojej kolekcji, posiadają właśnie tę nutę wanilii i tutaj przedstawię kilka, które wydaje mi się, że no, są takie według mnie najbardziej waniliowe w mojej kolekcji. Tutaj na pierwszy ogień na pewno pójdzie Poison Girl, woda toaletowa. Tutaj mamy przepięknie podaną wanilię w mariażu z migdałem. I z cukrem według mnie. To jest cukier, migdał i wanilia. Przede wszystkim tego typu składniki. Przepiękny, gorący, wręcz ciepły, otulający zapach, którego recenzja już jest na moim kanale. Kolejnym, który chciałabym tutaj pokazać, niech będzie Hypnotic Poison Diora, czy też Poison. Tutaj też jest migdał, natomiast jest to zapach już mniej gorący, mniej taki lepki jak ten poprzedni Poison Girl. Jest bardziej wytrawny, bardziej suchy, bardziej szorstki, tak bym powiedziała, ale przepiękny w dalszym ciągu, komfortowy,
ciepły, otulający zapach wanilii. Następnym na pewno muszę tutaj wspomnieć o Manifesto. Woda perfumowana Yves Saint Laurent. To jest wanilia bardzo gęsta, bardzo zawiesista, bardzo lepka i ciężka, powiedziałabym. Natomiast w dalszym ciągu taka słodka, kremowa, niewytrawna. Taka właśnie puchata, ale też przez to taka lepka, zawiesista. Trzeba bardzo lubić słodkie zapachy, żeby zaprzyjaźnić się z tymi perfumami. Następnym jest Dolce Gabbana The One. Przepiękna, klasyczna butelka ze złotym korkiem. To jest wanilia z kwiatami pomieszana. Przepiękny nektar kwiatowy, wanilia i troszkę nut miodu tutaj czuję. Cudowny, elegancki, zmysłowy zapach. Świetne na mrozy. Następnym jest Addict Diora. Ja mam tutaj tą pierwotną wersję, tą najstarszą. Jest to zapach bardzo bogaty, bardzo wieczorowy, drzewno-waniliowo, taki orientalny. Ta wanilia jest ciemna, nie jest tak wytrawna jak Hypnotic Poison, natomiast jest taka dark vanilla, wiecie o co chodzi, taka ciemna, mroczna trochę, przebogata. Jest tutaj użyta wanilia burbońska, bardzo głęboka, właśnie taka wieczorowa wersja odsłona wanilii. Kolejnym zapachem, tutaj jest kolej wanilia z kawą, jest Black Opium Yves Saint Laurent. To jest tak jakby kawa waniliowa, tak bym to mogła określić, ponieważ wanilia jest tutaj wyczuwalna, no natomiast nie gra pierwszych skrzypiec. Coś jakbyśmy pili właśnie taką posłodzoną kawę z aromatem wanilii, tak bym to opisała. Bardzo przyjemny zapach. Kolejnym mam tutaj wersję Elixir, jest Hypnose. Tutaj z kolei jest wanilia z owocami. To jest owocowa odsłona wanilii, która wielu osobom kojarzy się z gumą balonową McDonald's. No nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. No może troszeczkę jakieś tam skojarzenia mogą być. Bardzo przyjemne. Jeszcze chciałabym tutaj wspomnieć o Kenzo Amour. Tam jest... ja w tym momencie nie przyniosłam tego flakonika, mam go. Jest tam ryż z wanilią. To brzmi razem jak taki budyń waniliowo-ryżowy. Przepiękny, słodki, też otulający, bardzo ciepły zapach. Poza tym, jeżeli chodzi o zapachy, których ja nie posiadam, to myślę, że musiałabym tutaj wspomnieć o Vanilla Fields firmy Coty. To jest zapach, który kojarzy mi się z latami 90. Moja mama, pamiętam, że go używała, ja jej podbierałam, bo jeszcze wtedy tak nie bardzo miałam swoje te perfumy. I używałam ich właśnie często na jakieś wyjścia, na wieczór. Pamiętam, że był bardzo, bardzo słodki ten zapach, taki gęsty i lepki wręcz. Taki troszeczkę kojarzący mi się z olejkiem do ciasta waniliowym. Poza tym tutaj musiałabym też wspomnieć o Montale. Firma Montale wypuściła zapach waniliowy o nazwie Vanille Absolue, który też właśnie troszeczkę w pewnym sensie jest taki lepki, gęsty, tłusty wręcz, powiedziałabym. To jest taka tłusta wanilia, ociekająca taką lepkością, nektarem, słodyczą, gęstością. No nie każdemu się spodoba, bo no jest to zapach taki dość, niby wanilia jest lekka w odbiorze, taka komfortowa, ale nie zawsze. Czasami ma właśnie postać taką bardziej przysadzistą i myślę, że w tym zapachu taka jest. Poza tym jeszcze Victoria's Secret wypuściła mgiełkę Love Spell Midnight. I tutaj ta mgiełka jest uroczym przykładem też wanilii owocowej i tutaj mogłabym to porównać troszeczkę z Hypnose Lancome. Oczywiście to nie jest ta klasa zapachu jak tutaj, nie takie same parametry, no, natomiast w pewien sposób nawiązuje, coś jakby był tańszą wersją Hypnose Lancome. Ale tak jak mówię, bez tej głębi, raczej to jest taki zapach bardziej frywolny, taki niezobowiązujący, ale nadal bardzo, bardzo fajny. O wanilii mówiąc, nie mogłabym nie wspomnieć też o Shalimar Guerlain. Tam ta wanilia ma taki charakter bardzo dorosły, dostojny. Jest pomieszana z akcentami skóry,
co czyni ją taką zdystansowaną, nie tak milutką, nie tak pokorną, nie tak mięciutką, raczej taką wytworną bardziej. Bardzo, bardzo piękny zapach. Poza tym balsamiczną wanilię, taką kremową, gęstą też znajdziemy w zapachu Chopard Kashmir. Miałam kiedyś ten zapach, pozbyłam się go, chyba wydawał mi się za bardzo słodki, nie wiem. Coś było, coś mi do końca w nim nie grało, aczkolwiek obiektywnie uważam, że może się podobać i jest świetnym właśnie zimowym zapachem, zapachem też na wieczór czy jakieś przyjęcia. Tak, więc myślę, że to by było wszystko. Tutaj sobie patrzę, bo sobie wypisałam te zapachy, które mi przyszły do głowy i myślę, że na pierwszy rzut to by było tyle, jeżeli chodzi o wanilię. Jeżeli wy macie jakieś przykłady ciekawych zapachów z wanilią, to bardzo proszę jak zwykle o podawanie ich w komentarzach. A my co? My kończymy ten film. Mam nadzieję, że się podobał. Zapraszam do oglądania kolejnych. Pozdrawiam serdecznie.